Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Pasją od dość dawna już jest zabawa z piłką, żonglerka. Kiedyś chciałem grać w piłkę nożną, ale jakoś tam nie wyszło. Zacząłem się tą piłką bawić. Było to moją inspiracją. Kiedyś kilka razy widziałem film z Maradoną, no i bardzo mnie zaciekawiło, bo chciałem jakoś czas po szkole jakoś wypełnić. Po pewnym czasie były tam jakieś efekty, były po prostu zaproszenia na różne festyny, nie festyny. Później do szkół, później już ktoś mi tam organizował jakieś występy podczas meczów piłkarskich czy innych. No i czasami zarabiałem na tym jakieś pieniądze, także no. Także z perspektywy czasu to mi się wydaje, że fajnie było poświęcić temu trochę czasu. No. To był tak, że trenera miałem takiego, który przestał na mnie stawiać. Powiedział, że piłkarza z ciebie nie będzie, że jesteś po prostu bez talencie. On stawiał na ludzi, którzy mieli tam talent, ale nie mieli w głowie tam poukładane, bo co, alkohol, imprezy, dyskoteki, często przychodzili pijani na treningi, no i po prostu ja nie miałem nic w. Tylko miałem zacięcie, miałem ambicje, byłem pracowity, ale tego talentu nie miałem. No wszystko mi przychodziło później. Tak, czasami jest tak w szkole, że ktoś ma trójki i ciężko mu się coś do głowy trafić. Nie, tej piątki, tą piątkę rzadko dostanie. Kiedyś miałem taką sytuację, że dostałem piątkę, napisałem dyktando bezbłędnie i pani mnie wyróżniła przed całą szkołą na apelu. Że jak się chce, to się da, a po prostu mi wtedy wyszło, no. Generalnie to byłem uczniem trójkowym, ale dzisiaj tak jest, ja troszkę studiuję tak prywatnie ekonomię i wiem, że dzisiaj tak jest, że ludzie, którzy kiedyś mieli trójki w szkole, dzisiaj prowadzą firmy i te firmy dobrze prosperują, a ludzie, którzy kończyli szkołę z piątkami, dzisiaj sobie jest wielu takich, którzy sobie nie mogą poradzić w życiu, bo czekają, że jakaś gwiazda z nieba im spadnie i coś im da, a życie jest takie, że trzeba po prostu brać co jest i trzeba z tym iść. No. Mi się wydaje, że dużym sukcesem było wystąpienie na gali 80. urodzin pana Kazimierza Górskiego w Warszawie. Dostałem się do księgi osobliwości takiej publikacji w Polsce. Zostałem wyróżniony też publikacji innej Ludzie Roku w 1997 roku to było. No i zostałem umieszczony w księdze Guinnessa. No. Po prostu to nie jest osiągnięcie takie, że ktoś sobie po prostu to wymyślił, tylko to jakaś tam federacja mnie uhonorowała. Także jest to jakiś sukces. No. No, się wydaje, że ambicja i ciężka praca. Nie ma takiego czegoś, że jesteś zdolny i jak się. No, naprawdę było dużo bólu i poświęcenia, czasami łez, żeby do czegoś dojść. No. Może to jest śmieszne jakieś tam osiągnięcie, ale tak jest czasami w życiu, że no, sam talent nie wystarcza. No. Znaczy na chwilę obecną, bo dość długo tego nie robiłem, bo sytuacja ekonomiczna w Polsce była coraz gorsza i ciężko było znaleźć sponsora na takie coś, a ostatni rekord był, naprawdę kosztował sporo i trzeba było ściągnąć telewizję i komisję całą, no i także wynająć salę, także no to były koszty niemałe, no to już nie mówię tylko, że ja bym tam chciał mieć jakieś z tego pieniążki, tylko że zorganizować to jest ciężko, no. A dzisiaj no, ludziom się żyje coraz gorzej, no. Jest ciężko, nie wiem, wybudować boisko, czy nie wiem, zorganizować tak, żeby drużyna młodzieżowa grała, bo też angażuje się w klubie sportowym i wiem, że utrzymanie drużyny takich młodzików kosztuje. No.